Cześć. Obiecałem, że przygotuję materiał na temat mięśni głębokich i centralnej stabilizacji. To zagadnienie w ostatnim czasie, zwłaszcza, staje się coraz popularniejsze i bardzo dobrze, ponieważ te mięśnie spełniają niezwykle istotną funkcję. Istotną nie tylko dla osób trenujących, ale również dla osób, które z aktywnością mają właściwie niewiele wspólnego wynika to z faktu, że mięśnie głębokie pracują podczas każdego aktu ruchowego, również tego, który nie jest związany z typowym treningiem. Kiedy wstajemy z krzesła, kiedy podnosimy na przykład torbę z zakupami, musimy uruchomić nasze mięśnie głębokie, musimy uruchomić naszą centralną stabilizację. Kiedy mówimy w ogóle o centralnej stabilizacji, kiedy mówimy o mięśniach głębokich, czyli o tak zwanym korze, mamy na myśli od dołu mięśnie dna miednicy, od góry przeponę, od przodu mięsień poprzeczny brzucha, a od tyłu Mięsień wielodzielny. To one stabilizują nasz kręgosłup, to one dają nam to silne, dobre centrum. I właściwie stąd wszystko się zaczyna. Natomiast bardzo wiele osób ma problemy z tym centrum, bardzo wiele osób ma braki w tej materii, co przekłada się na to, że organizm musi sobie tę stabilizację w jakiś sposób zapewnić. Robi to kompensując przez kompensację. Powoduje zbyt wygórowane mięśnie, napięcie mięśni gdzieś na wodzie, i okazuje się, że to niestety nam absolutnie nie sprzyja. Szczególnie osobom, które prowadzą różnego rodzaju treningi, ponieważ treningi, szczególnie te, które mają na celu kształtowanie sylwetki, ćwiczenia na biceps, ćwiczenia na triceps, ćwiczenia na klatkę piersiową, ćwiczenia na nogi, na pośladki itd., 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 powodują pogłębienie tego zbyt wygórowanego tonusu, co oczywiście zwiększa ryzyko występowania kontuzji, bardzo często powoduje albo przyczynia się do występowania różnego rodzaju problemów bólowych, np. gdzieś tam w którymś odcinku naszego kręgosłupa. Bardzo często również ogranicza naszą mobilność i sprawia, że coraz trudniej nam jest technicznie wykonywać jakieś ćwiczenia. Kiedy pracujemy nad mobilnością, kiedy chcemy zwiększyć zakres ruchomości, kiedy chcemy poprawić technikę wykonywania ćwiczeń, warto pamiętać, że bardzo często należałoby również zacząć od mięśni głębokich i sprawdzić, czy tam nie ma braków i na tych elementach również się skupiać. Chcę przez to powiedzieć, że praca nad mięśniami głębokimi jest nieodłącznym elementem prawie każdej dyscypliny sportowej. Ale również znakomitym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o trening dla osób, które z aktywnością mają niewiele wspólnego, a chcą zwyczajnie zapewnić sobie dobre funkcjonowanie w życiu codziennym, zmniejszyć ryzyko kontuzji, zmniejszyć ryzyko występowania przeróżnych dolegliwości bólowych. Kiedy mówimy o mięśniach głębokich, kiedy mówimy o centralnej stabilizacji i mówimy o ćwiczeniach, Zwykle mamy na myśli różnego rodzaju pozycje niestabilne, mamy na myśli ćwiczenia z tireksem, z piłką, półpiłką, czy też ćwiczenia bazujące na wielostawowych złożonych ćwiczeniach. I oczywiście wszystkie te akty ruchowe aktywują Zaprzęgają, zaprzągają do pracy nasze mięśnie głębokie, ale fundament polega na tym, żeby nauczyć się je zwyczajnie aktywować. A to można zrobić w najprostszych pozycjach i od tego trzeba zacząć. Od nauki uruchamiania tych mięśni. I to właśnie w dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać. Chcę Wam pokazać, jak nauczyć się wykorzystywać te mięśnie, co później można przenosić na takie ćwiczenia, jak na przykład różnego rodzaju planki, jak właśnie ćwiczenia w pozycjach niestabilnych, ćwiczenia z TRX-em, z piłkami, z półpiłkami, tu właściwie ogranicza nas dalej już tylko wyobraźnia pod warunkiem, że mamy tę bazę, czyli wiemy jak te mięśnie uruchomić. Dodatkowo należy pamiętać oczywiście, że są również przeróżne testy, które pozwalają nam ocenić wydolność tych mięśni, ocenić naszą centralną stabilizację. Większość z nich wywodzi się tam gdzieś z fizjoterapii. Ja postaram się pokazać tylko jeden taki test, taki bardzo prosty, który będziecie mogli wykonać w warunkach domowych i oczywiście polecam Wam wykonać taki test, żeby sprawdzić, czy Wasze mięśnie głębokie dobrze pracują, bo bardzo często jest tak, że ktoś kto ma znakomite ciało, ktoś kto ma. Świetną sylwetkę niekoniecznie ma dobrze funkcjonujące mięśnie głębokie. Innymi słowy, dobry wygląd absolutnie nie, zna, nie oznacza, że nie ma w naszym organizmie, w naszym ciele różnego rodzaju zaburzeń strukturalnych, które zwykle gdzieś po czasie wychodzą i powodują wystąpienie na przykład kontuzji albo innych ograniczeń. Także pokażę Wam jeden prosty test. Polecam spróbować, polecam też przetestować jakieś bliskie osoby, na przykład mamę, tatę, żonę, kochankę, koleżankę, kogo tylko chcecie. I jak wspominałem, może okazać się, że ktoś to jest bardzo aktywny, niekoniecznie ma wydolne mięśnie głębokie i dobrą centralną stabilizację. Także teraz zapraszam do części praktycznej, omówię pokrótce test i pokażę, jak uruchamiać te mięśnie, jak wykorzystywać je do pracy. Na początek zaczynamy od testu, który nie jest bardzo specyficzny i oczywiście jest też jednym z wielu testów, które w trakcie oceny centralnej stabilizacji bardzo często się wykonuje, ale myślę, że ten jest szczególnie ciekawy, szczególnie ciekawy dla ludzi trenujących, wykonujących ćwiczenia na brzuch, ponieważ nasze centrum kojarzy nam się zwykle z tymi mięśniami brzucha, które widać, a jak się okazuje, nie zawsze jest to prawdą. I w tym teście bardzo często może się okazać, bardzo często okazuje się, że ludzie, którzy mają znakomicie rozwinięte mięśnie brzucha, nie są w stanie go, Wykonać, a wynika to właśnie ze słabego centrum, z tego, że te mięsie nie pracują w sposób prawidłowy. W tym przypadku bardzo mocno musi pracować, bardzo dobrze musi pracować mięsień poprzeczny brzucha. Układamy się w leżeniu na plecach, nogi. Tak jak widzicie, składamy ręce na klatce piersiowej i z takiej pozycji powinniśmy przejść do pozycji siedzącej i tę pozycję utrzymać bez oczywiście bez odrywania nóg od podłoża czyli układam ręce na klatce piersiowej i robię przejście do siadu i taką pozycję powinienem utrzymać i gwarantuję wam, że naprawdę wiele osób takiego testu nie potrafi zaliczyć, i wynika to właśnie z faktu, że to centrum nie pracuje w sposób prawidłowy, mięsień poprzeczny brzucha nie pracuje w sposób prawidłowy. Co więcej, jeżeli ktoś ma z tym problemy, to wystarczy położyć jakiś przedmiot na przykład na nogach, albo wsadzić nogi pod drabinkę i okaże się, że zastymulujemy taśmę przednią, i ten test. Albo właściwie taki ruch będzie możliwy do wykonania. Oczywiście nie oznacza to, że przez to zaliczamy ten test. Natomiast to zastymulowanie taśmy przedniej sprawia, że aktywujemy mięsień biodrowo-lędźwiowy, e, natomiast nie mięśnie głębokie, nie też mięsień brzucha. Także. To jest częsty błąd, który pojawia się na przykład na lekcjach WF-u, na różnego rodzaju zajęciach sportowych, kiedy wkłada się nogi na przykład pod drabinkę albo ktoś je trzyma, jest tu jakieś obciążenie na nie położone i wykonujemy brzuszki. W ten sposób pracujemy przede wszystkim mięśniami biodrowo i dotyczy to wielu ćwiczeń, które są celowane na mięśnie brzucha. Wspominałem o tym w materiale wideo o bardziej holistycznym podejściu do mięśni brzucha. Mówiłem, żeby nie wykonywać brzuszków, nie wykonywać takich ćwiczeń celowanych, bo bardzo często aktywujemy mięśnie biodrowo które co więcej, albo co warto podkreślić, u wielu osób często są przykurczone np. z tytułu pozycji siedzącej, więc może to przynieść więcej złego niż dobrego. Innymi słowy, przez ten test chciałem pokazać to, że często jest tak, że słabe centrum sprawia, że Aktywujemy inne mięśnie, które niekoniecznie w trakcie danego ruchu byłyby bardzo potrzebne, i to oczywiście jest na naszą niekorzyść. Ale teraz przejdźmy do sedna, czyli jak nauczyć się uruchamiać te mięśnie i jak je trenować. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to nauczyć się oddychania torem piersiowym i torem brzuszy. Jest to niezwykle proste. Wystarczy ułożyć rękę jedną na brzuchu, drugą na klatce piersiowej. Kiedy chcemy nauczyć się oddychania torem brzusznym, staramy się tak oddychać, nabierać powietrza do jamy brzusznej, tutaj ta ręka się unosi, ręka na klatce piersiowej powinna pozostać prawie nieruchomo, czyli i odwrotnie, kiedy chcemy nauczyć się oddychania torem piersiowym, ręka na dole, ręka na brzuchu się nie unosi, natomiast ręka na górze yy, oczywiście pracuje. Od tego trzeba zacząć. To oczywiście nie jest sam trening, ale to będzie potrzebne podczas samego treningu, w trakcie treningu, ponieważ podczas wykonywania ćwiczeń będziemy oddychali torem piersiowym, dlatego od tego zaczynamy, tego się uczymy, a następnie przechodzimy już do ćwiczenia. Ja pokażę te najprostsze elementy, czyli to, tę bazę, tego, to od czego należy zacząć, czyli nauka aktywowania tych mięśni. Układamy się w takiej pozycji, jak do testu, który przed chwilą Wam pokazywałem, i naszym zadaniem będzie. Nabranie powietrza do brzucha, wypuszczenie tego powietrza i mocne ściągnięcie pępka do kręgosłupa, przyklejenie wręcz pępka do kręgosłupa i utrzymanie takiej pozycji przez przynajmniej 10-15 sekund. W trakcie tego izometrycznego napięcia oddychamy torem piersiowym. Stąd ta nauka oddychania torem piersiowym i torem brzusznym. Należy oczywiście pamiętać, że. Tutaj nie zachodzi żaden ruch. Nie robimy żadnego dodatkowego spięcia. Możemy na początek, kiedy wykonujemy po raz pierwszy to ćwiczenie, zastosować taki biofeedback, żeby zobaczyć, jak te mięsień się napinają. Oczywiście nie jest to element treningu, ale to nam zobrazuje, będziemy mogli po prostu poczuć pod palcami ten mięsień poprzeczny brzucha, jak się napina. W tym celu możemy sobie ułożyć palce, znaleźć kolce biodrowe przednie górne i następnie, kiedy je już znajdziemy takie tutaj wystające kości, schodzimy palcami, kciukami trochę do środka. One nam się tu zapadną i w trakcie tego, w momencie, kiedy ściągniemy mocno pępek do kręgosłupa, poczujemy, że tu pod palcami coś nam się napina. Podkreślam, to nie jest element treningu, to jest tylko taki biofeedback, który pozwala rzeczywiście wyczuć, że, że, wyczuć, że te mięśnie się napinają. W trakcie normalnego treningu ręce mogą być na przykład wzdłuż tułowia. Więc nabieram powietrza do brzucha, wypuszczam całe powietrze, i ściągam mocno pępek do kręgosłupa. oddycham torem piersiowym. Łuki żebrowe powinny się pokazać. Nie zapominam tutaj o oddechu. Natomiast mówienie w takiej pozycji nie jest specjalnie przyjemne. Taką pozycję mocnego ściągnięcia tego pępka do kręgosłupa utrzymuję przez około, jak wspomniałem, 10-15 sekund. Następnie odpoczywam 5-6 sekund. Ten odpoczynek powinien być krótszy niż. Praca i powtarzam to powiedzmy 10 razy. To jest najprostsza pozycja, ale to jest ten fundament, czyli nauka aktywowania tych mięśni. Później można to przenosić na inne ćwiczenia, można to przenosić na pozycję niestabilną z użyciem na przykład e, jakiejś poduszki motorycznej poduszki pompowanej, półpiłki, piłki trx planków różnego rodzaju, ale nauczmy się w pierwszej kolejności aktywować aktywować te mięśnie. Już od takich najniższych pozycji, od których powinny zacząć osoby początkujące, e, można je utrudniać bez dodatkowych akcesoriów. Ja wam dam bardzo prosty przykład. Mam tę samą pozycję, nabieram powietrza do brzucha, to jest bardzo ważne za każdym razem, to robimy, wypuszczam powietrze, ściągam mocno pępek do kręgosłupa i dodaję sobie, na przykład, ruch nogą. Ważne by pamiętać, że tutaj centrum Cały czas jest napięte, oddycham torem piersiowym, noga pracuje. Może to być naprzemienny ruch jedną nogą e, i drugą, może to być praca tylko jedną nogą, później drugą nogą. Mogę sobie w takiej niskiej pozycji na przykład podłożyć coś pod nogę i po raz kolejny nabieram powietrza do brzucha, ściągam mocno pępek, wypuszczam powietrze, ściągam mocno pępek, utrzymuję tę pozycję i na przykład robię unoszenie bioder i utrzymuję taką pozycję. W takiej pozycji również mogę dodać równogą, pamiętając o tym, że centrum jest cały czas napięte. Jak wspominałem, tutaj ogranicza nas przede wszystkim wyobraźnia. Można wykorzystywać planki, planki boczne, planki mogą być również w pozycji jakiejś tam, jest jakimś tam elementem destabilizacji, jak na przykład przy użyciu takiej pompowanej piłki. Możemy wykorzystywać rozciągliwe taśmy, gdzie będziemy gdzieś o coś zahaczymy, będziemy pracować ręką. Także to są elementy, to są podstawy, to są fundamenty, które dotyczą mięśni głębokich naszego, naszej centralnej stabilizacji, i to powinno być, to powinno pojawiać się właściwie w każdym treningu. W każdej dyscyplinie sportowej od tego warto zacząć, ponieważ bardzo często braki w tej materii sprawiają, że trudniej nam jest wykonywać ćwiczenia. Często też ćwiczenia, które mają angażować określone mięśnie, nie do końca robią to w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Pojawiają się też bardzo często braki w mobilności, kłopoty z mobilnością, różnego rodzaju przykurcze no i oczywiście jesteśmy bardziej narażeni na kontuzję. Także polecam Wam. Wykonywać tego rodzaju ćwiczenia, wprowadzać je do swojego planu treningowego, zaprzyjaźnić się z nimi, pokazać je też osobom bliskim, na przykład, którzy niekoniecznie muszą mieć cokolwiek do czynienia z typowymi treningami, ale tego rodzaju formy mogą zabezpieczyć ich przed kontuzjami również w sytuacjach codziennych, mogą również sprawić, że będą mniej narażeni na występowanie różnego rodzaju dolegliwości bólowych. A po takim treningu będziecie czuli bardzo fajne napięcie gdzieś tam w okolicach dna miednicy tyle ode mnie tyle jeżeli chodzi o centralną stabilizację i do zobaczenia w jakimś tam kolejnym materiale cześć